czwartek, 6 października, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej odbyły się prawybory. Za organizację odpowiadała klasa 3 TI, która była także pomysłodawcą tego typu akcji. Pomysł zaproponował na naszej lekcji pan profesor Stefan Hutek. Zaangażował w to kilka osób z naszej klasy. No i przygotowaliśmy wszyscy wspólnie te dzisiejsze wybory. Zagłosować mógł każdy. Wiek nie miał znaczenia. Wystarczyło tylko być uczniem ZSTiO. Na kartach do głosowania uczniowie mieli do wyboru 10 partii oraz 4 kandydatów do Senatu. Do wyborów przystąpiło prawie 35% uczniów. Taka forma zabawy jest z pewnością zachętą dla młodych ludzi do głosowania w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Taka forma wyborów w naszej szkole daje młodym ludziom przygotowanie się do wyborów w świecie rzeczywistym. Taka forma zabawy ukazuje nam, jak to wszystko wygląda. Możemy zobaczyć, jakie partie startują, jakich kandydatów wystawili do wyborów, kto startuje do Senatu, jak i do Sejmu. Po zakończeniu takich wyborów możemy zobaczyć, jak młodzież by głosowała, czyli mamy taką formę sondażu.